Siemanko, słuchajcie, na sam początek przypominamy wam, że za 9 dni, tak jak widzicie tutaj na dole kostka pokazuje, mamy wielkiego giveawaya, także kto jeszcze nie ma wpisanego naszego kodu, przypominam, kod to Evelapał za YouTube, to wpisujcie, a dzisiaj pokażemy wam szybciutko, jak działa nowy miecz. Słuchajcie, jesteśmy teraz, zobaczcie gdzie, mamy akurat noc. I co najważniejsze, mamy wszystko włączone na full detale, żebyście mogli zobaczyć. Wygląda. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, co najważniejsze, i dzwonkujcie, bo codziennie wpada sklep i codziennie trafiają do was takie newsy jak teraz. Tak, także jak tutaj będą jakieś takie niedoskonałości, to się nie obrażajcie, bo ten odcinek będzie szybki, bez cięć, także jak będą jakieś wtopy, to sorki. No zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Tam mamy nie? nasz to miecz, światło. Tak? Tam, gdzie jest ten tam się udajemy. Światło. I tutaj mamy nasz zamek odkopany. Jak wiecie, wczoraj na odcinku, albo nie wiecie, bo mało tam wyświetleń jest, my odwzorowaliśmy sobie nasz zamek, ale chyba ten zamek nie jest taki aż podobny, co? No, zamek akurat poszedł w dół, a nie w górę. Ten lodowiec, zobaczcie, roztopił się lub też rozkruszył. Nie wiadomo, czy się roztopił, czy rozkruszył. Może ten, kto mieszka w tej osadzie tutaj, postanowił, no nie wiem, albo odkopać, bo zobaczcie, to tak wygląda. Taka jest bardziej ściana tego lodu, no nie? No. Niż żeby to miało topnieć. I to by było trochę nielogiczne, że na samym początku to zaczyna wszystko topnieć. I tutaj coś wystaje z naszego prawego rogu. Jakaś ręka! Tutaj? To? Nie, nie wiem co to. Nie, to jest kawałek budynku. Myślałam, że to jakaś ręka. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj w naszej zapowiedzi, w naszym zwiastunie na początku tego sezonu był właśnie ten skin taki w okularach, ten odkrywca właśnie tak. Z tym mieczem, także może on tutaj mieszka. Jest! Słuchajcie, mamy go. Ja ubieram słuchawki, żeby usłyszeć dźwięk. Dźwięk jest kozacki. I zobaczcie, zaraz przejdziemy się po całej tej osadzie. No to co, bierzemy go? No, testujemy. Uwaga. Jak w filmach. Wow. To trochę trwa. Zobaczcie, mamy 400 HP razem. 200 HP i 200... Zobaczmy, jak to uwala. To jest taki... To jest taki Thanos. To jest taki Thanos, ale w zwykłej grze, co jest bardzo ciekawe. Co oni to porobili, słuchajcie, napiszcie w komentarzu w ogóle, co wy o tym myślicie. Czy to jest dobry pomysł, że oni to dodają do normalnej gierki, czy powinni zrobić tryb? Bo moim zdaniem powinni zrobić tryb. Moim zdaniem też. Tutaj właśnie już wiemy, że jeżeli mamy ten miecz, to nie możemy używać niczego, tylko mamy miecz i 400 HP, tak? A spróbuj otworzyć skrzynkę na przykład, czy się da? I spróbuj. Nie da się zabrać broni, zobaczcie, jak podniesiemy broń, to miecz znika. I nie ma go już. Gdzie ten miecz? Nie, jest tutaj, zobaczcie, no już są jakieś bugi. Już są jakieś bugi, mamy ten miecz na szczęście z powrotem. Wow! Ale kozak! Ciekawe, czy da się jakieś kombinacyjne ruchy robić. Zobaczcie, tu mamy dosyć dobrą miejscówkę do dropienia. Już druga skrzynia. Czyli tak, jedyne co możemy mieć, to miecz w ręce, nie możemy nic innego podnosić. Ale za to miecz nam daje tak, dłuższy skok podobno. Podobno ma być dłuższy skok, zobaczmy ten dłuższy czyli skok. Czyli taki Thanos. Taki Thanos. Czy możemy budować? Możemy budować. Patrz jak szybko idziemy. Zobaczcie, jak szybko idziemy z tym mieczem. Widzicie to? Patrz. Dużo szybciej idziemy. No, no, no. Skaczemy. Wow. Ej, to jest naprawdę silne. To jest naprawdę silne. Zobaczcie, tylko mamy ciekawe jestem, skrzynię. Jak to będzie podczas, jak ktoś będzie do ciebie strzelał, nie? Bo w sumie budować się można. Jak był Thanos, to budować się nie dało rady, nie? Tak, budować się wtedy nie dało rady. No, szczerze wam powiem, że może to być bardzo ciekawe. Wejdźmy sobie tutaj do tej wieży, bo ona, zobaczcie, czyli to jeszcze wszystko nie jest odkryte. No nie. Bo to dalej coś tutaj będzie. A spróbuj rozwalić tym mieczem i tam się dokopać do środka. Aha, odbijacz, myślałem, że odbijacz wróci. Ej, halo. Co się stało? Aha, zabrałem coś w takim razie, dobra. Wchodzimy tam. Czyli ten zamek nie jest jeszcze cały odkryty. Tutaj dużo osób właśnie mówiło, że ten zamek będzie... że ten zamek już będzie odkryty dzisiaj od razu, a okazuje się, że ten zamek dalej jest pod powłoką lodowca, czyli to nie wszystko, co nas czeka. To ciekawe, co będzie tu jako następne po tym mieczu, jak miecz na razie dodali, to ciekawe, co tam się kryje na samym dole tego zamku, co? No to może być bardzo ciekawe tutaj wszystko. Weźmy sobie, rozwalmy jeszcze to. Jaka ładna zastawa tam była. Czyli tak, mamy coś na dole, zobaczmy co tutaj jest w tych drzwiach. Tu są biblioteki, zobaczcie. To było już odkryte na Reddicie, nie? Tak, 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 tak. No bardzo ciekawe, szczerze wam powiem. Zobaczcie, tutaj mamy pomidorka. Pomidorka jako przesłanie czegoś. On tutaj już był.
Pomidorek już odwiedził to miejsce i tak samo Dziadek do Orzechów też odwiedził Burgera. Są zdjęcia na premierze bodajże. Nie na premierze, tylko na samym starcie. Także tak wygląda, zobaczcie. Nasz zamek. Nasz zamek. Spoko, naprawdę spoko. Czyli on jest dużo większy niż nam się wydaje, tylko dziwna jest ta osada tutaj, no nie? Podwładni mieszkają, co ty to? Słuchajcie, spróbujmy sobie z tym mieczem może jeszcze coś zrobić. Ja będę cały czas trzymał i zobaczymy, jakie kombinacyjne ruchy on będzie robił. Kółko z lewej, kółko z lewej, kółko z lewej. Dobra, a jeśli chodzi o skok, podwójnego skoku nie ma. Fajnie by było, jakbyśmy się obili. Czy da się ten miecz wyrzucić? Tak, da się ten miecz wyrzucić. Wow, ale to jest kozackie. Czy jak coś zginie, to pewnie można go podnieść, tak? Czy tak, to jak tam nie tak. Aha, ja się nie będę mógł obić teraz. Czyli zobaczcie, mamy 400 HP, czy 200 HP i 100, jak to się nazywa? Jak to się nazywa ten pasek? Shield. To shielda i przy podniesieniu właśnie mamy 200, mamy 200 i zadajemy około 70. Rafał źle powiedział, mamy 100 HP i 100 shielda. No, a jak mówiłem? Że 200 HP i 100 shielda. No nie, 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 że 200 z mieczem, 200 z mieczem. I zobaczcie, tu mamy właśnie rozkruszenie tego, nie roztopienie, a raczej rozkruszenie tego i odkrywanie powoli. To już było wcześniej, wiesz? Ja już to widziałam. Tak? Takie widziałaś kamyki, to już? No? Te kamyki już były. To ci mówiłam, że ale... Nie, to było na jeziorku, a zresztą nie wiem już. Chodźmy jeszcze do tych wież, zobaczmy co w tych wieżach tutaj jest, czy może one się troszeczkę odkryły. Wydaje mi się, że raczej tutaj nic się nie stało. Nie, tutaj nie ma nic, ale zobaczcie jak potężnie... Chociaż? Chociaż... Coś tam Rafał odkrył. O, coś tu się zaczyna dziać. Coś tu się zaczyna dziać. Słuchajcie, ole, możemy kozak tutaj tym mieczem całą mapę zrównać z ziemią. Super. Super to jest, naprawdę. No, też mi się podoba. Chodźmy jeszcze do tych tutaj, wejdźmy do tych wieżyczek dwóch. Zobaczymy, czy tam może jest coś, jakiś ukryty przedmiot, może jakieś skrzynki odkryte. Ten Yeti tak wygląda, jakby ten miecz był tego Yeti, co? Tak, tak, tak. Może, o, może tak być. Skała, tak? Nie lód, tak, tylko tutaj, skała. Tutaj mamy skałę, no. No jest to ciekawe, jest to ciekawe. Tego się nie da rozkruszyć. No kozackie, 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 naprawdę kozackie. Wejdźmy sobie jeszcze do tej... O, tam mamy jeszcze jakiś domek, zobaczmy co w tym domku jest. No spoko, fajna miejscówka. Fajna miejscówka, a na pewno jeszcze jakieś zmiany latać. Inne? Wóz jest inny, świąteczny czy nie? A czy tego nie zauważyłem, tego nie zauważyłem. Chodźmy tutaj do tego domku, czyli wszystko nie jest odkryte. Ja już myślałem, że dzisiaj będziemy znali wszystkie tajemnice, a okazuje się, że to pewnie co tydzień będzie dawało nam nową, nową miejscówkę. Nowe odkrywkę, tak. A do świąt mamy jeszcze ile? 2 tygodnie? 3 tygodnie, tak? Tak, 3 tygodnie do świąt. Także tu jeszcze na mapie 2 tygodnie. Może, tu jeszcze może się na mapie dużo podziać, co? Chodźmy jeszcze zobaczyć do tych bibliotek. Zobaczymy, co w tych bibliotekach się jeszcze kryje. Dobra, rozwalamy. Ale zobaczcie, wszystko jest na hita z tego miecza. Wszystko jest na hita. To jest potężne. Ciekawe, ile właśnie uwala człowieka, no nie? A za chwilę jeszcze przetestuj, jak się zachowuje to, jak się na przykład ktoś by do ciebie walił, że jak żebyś się zabudował i w ogóle, wiesz? Dobra, dobra, no to tak zrobię. Słuchajcie, tutaj mamy tą bibliotekę. Fajna. No wygląda to takie królestwo, no nie? Takie Harry Potter, z Harry Potterem. Kozak, a wyjdźmy sobie do góry. Słuchajcie. Na samą górę? Tędy, tędy. Zobacz, tutaj mamy... Tutaj jest ten piec, widzicie? No, a zobacz na lewo. Idź tam na lewo. Ej, to jest super miejscówka teraz. No. Gdzie na lewo? Tutaj? Tutaj to do tego stołu. Patrz, jaki kozacki. Wow. To tu jakaś magia, my. Co to? Patrzcie się. Ej, odkryłem, bo tutaj nie ma pokazane, co który guzik robi. I okazuje się, że prawy przycisk myszy... To jest ten skok. To jest ten skok. A zróbmy to tak. Jasny gwint. Ale spróbuj na budynek tak skoczyć, na tamten budynek. Ja już widzę ten miecz na tilted. Słuchajcie, na koronie tak ktoś skakuje i robi tak, i robi siema. Słuchajcie, to ma zadawać 25 punktów obrażeń, ten skok, i ma odrzucać graczy. No zobaczymy, no niszczymy budynki tym. Patrzcie się, cała miejscówka jest zniszczona przez ten miecz. Dobrze, że to odkryliśmy teraz, co? No. Ale to jest kozak. Słuchajcie, na pewno ten miecz nie będzie tak OP, jak wam się wydaje, bo nie możemy mieć żadnej broni, żadnych potek. Daje nam to jedną potkę i jeden HP i jeden shield na sekundę. Zobaczcie, tak się można budować dalej. Czyli można tak robić, że gracie na kampę, jak macie miecz, no nie? Wow, 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 wow. Ty, odjęło mi HP, no i zobaczcie.
Czy dodaję życie, nie? No dlaczego nie dodaję? O, dodaję. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Słuchajcie, ciekawa jestem właśnie, czy w oddziałach to też jest, nie? Żeby jedna osoba w oddziałach to zabrała. Tak. Dzisiaj na live tak sobie pogramy, także jak ktoś... Ja będę w domu, no! Jak ktoś będzie w domu, to zapraszamy, bo za chwilkę będzie live na kanale Rafa. Tak. Także wbijajcie i będziemy sobie grali składy i pogramy sobie tym mieczem nowym. I jak dotrwaliście do tego momentu, to wpiszcie w komentarzu Evela1725 i przypniemy wam serducha. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, lecimy już w kosmos, także do zobaczenia, elo! Narka!